jest prawomocne i otwieram 34. sesję Rady Dzielnicy 12 w następującym porządku obrad. Przyjęcie protokołu 33. sesji Rady Dzielnicy 12. Uchwał bieżących mamy od A. Uchwała w skrócie przedstawię. Po skrócie przedstawię delegowanie członków Rady Dzielnicy 12 projekt zarządu w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego umowy zawarcia lokalu socjalnego projekt Komisji Zdrowia w sprawie oddania wieczyste użytkowanie dwóch działek projekt Komisji Zdrowia w sprawie doposażenia ogródka jednostkiego przy ulicy Aleksandry i Telingi w Krakowie projekt Komisji Ochrony Środowiska w sprawie opinii sprzedaży działki projekt Komisji Infrastruktury w sprawie realizacji zadań priorytetowych projekt zarządu w sprawie realizacji zadań priorytetowych projekt zarządu i H w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach pracy zawodowych projekt zarządu. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych ma uwagi do porządku obrad komisji? Proszę bardzo. A można prosić o... Znaczy to może tak, czy są uwagi do tej uchwały? Nie widzę do czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uwagi? Uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Do porządku obrad. Chcę znać, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że ona wprowadziła do porządku obrad uchwałę komisji architektury. I kolejne uchwały, jeżeli można było... Kolejna uchwała to jest dotyczy warunków zabudowy na inwestycji spontanu, żeby budowa zespołu budynków mieszkalnych wielokrotnych w ulicy Polonijnej w Krakowie. To jest Polonijna w Krakowie. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Ja na razie sprzedam. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad również ten projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego projektu. Uchwała dotyczy inwestycji. Kto jest za przyjęciem tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła do porządku obrad również ten i proszę bardzo, jeszcze są. Uchwała też do zespołu budowy zespołu budynków mieszkalnych wielokrotnych, maksymalnie dwa, przy ulicy Aleksandry na tym samym terenie, co. Kto jest za wprowadzenie tego do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad również ten sposób. Jeszcze jedna uchwała dotycząca tego samego terenu przy ulicy Aleksandry. Opinia do warunków zabudowy za inwestycji pod nazwą budowy zespołu maksymalnie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Aleksandry. Kto jest za wprowadzeniem tego do porządku obrad? Na tym samym terenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad projekty Komisji Architektury. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych ma jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, ja na początku taką małą gafę popełniłem. Nie przywitałem radnych, pana radnego Marcina Szymańskiego, radnego miasta Krakowa, pana radnego dzielnicy czwartej, czyli przepraszam, trzeciej. Pana Łukasza Mankufana oraz tradycyjnie przedstawicieli mediów. Szczerze porozumiałem.